Trener przychodzi do ciebie, to nie jest, Nawałka to nie jest twój pierwszy trener. Trenerzy się różnią tym, że tylko dobierają pewnie inaczej słowa. Ale są ciągle te same słowa. Czy Nawałka powiedział ci coś takiego innego, usłyszałeś od niego coś innego niż od innych trenerów? Co do ciebie trafiło osobiście? Co do mnie trafiło, po prostu postawił na mnie od pierwszego swojego, od pierwszego meczu, w którym mnie powołał na mecz z Litwą. To był ostatni mecz przed meczem, przed meczami eliminacyjnymi. Wtedy akurat Kuba Błaszczykowski był kontuzjowany, więc wcześniej zawodników, których trener sprawdzał, nie odpowiadali mu trenerowi, czy nie sprawdzili się. Ja dostałem swoją szansę. W tamtym meczu pamiętam, że miałem chyba asystę. Wygraliśmy, przełamaliśmy, pierwszą bramkę chcieliśmy wtedy za trenera Nawałki. I jakoś to poszło, tak? Eliminacje zacząłem w pierwszym składzie i gram do dzisiaj. I na pewno to jest właśnie zaufanie, że trener mi powtarza, no ja coś słabiej zagrałem, czy tam gdzieś jakieś błędy robiłem, to trener mi nie wytykał mi z błędów, tylko mi pokazywał, co ja dobrze robię. Tak? Czyli on mnie nie dołował, w sensie, że na przykład mogę sytuację powiedzieć w Szkocji, tak? Straciłem piłkę, z tego bramka wpadła na 2-1 dla Szkocji, tak? I trener nie szukał mi tutaj, nie pokazywał mi tego błędu, tak? Wiadomo, powiedział, że co lepiej powinienem zrobić w tej sytuacji, ale on pokazywał mi lepsze moje w tym meczu akcje, tak? I on jest takim człowiekiem naprawdę, że ma coś w sobie takiego, że potrafi z zawodnikiem się dogadać. Dzwoni do nas często. To nawet takie zadzwoni, zapyta się, jak zdrowie, jak rodzina. To takie ma bardzo dobry kontakt z piłkarzami i to z tego mi się wydaje są wyniki. Dominika, powiedz, przyjemnie tak widzieć takiego Kamila jako lidera, jako kogoś, kto gra dobrze, kto ciągnie drużynę i kto przyjeżdża ze zgrupowania zadowolony, śmieje mu się buzia od ucha do ucha, ma banana takiego na buzi, jest zadowolony i... No pewnie, że tak, jasne, pewnie. I to teraz aż jest tak dziwnie, bo trzeba uważać w każdej minucie, a wiadomo, że ja jestem cały czas z Mają, więc to jest, jak widzicie, no nie jest proste. Więc po prostu siedzimy, a tu zaraz bramka jedna, bramka druga. Tak, że ona mówi właśnie, że jak teraz strzelam bramkę, to jest taka sama rozmowa, wiadomo, że ona się cieszy, tak, ale nie widzę, że żona tam fruwa w powietrzu, że ja strzeliłem bramkę, tak, to jest taka sama, że jak jest, nie strzelam, czy strzelam, jest dobrze, czy niedobrze, to wie, że na pewno wie, jak jestem na przykład zdenerwowany po meczu, no to wie, że słaba rozmowa jest ze mną, więc wtedy tak raczej nie rozmawiamy, dopiero gdzieś na drugi dzień, bo ja muszę sam sobie ten mecz jeszcze raz rozegrać w głowie. Czyli Kamil jest taki, że mu sodówka nie grozi, tak? Sodówka mu do głowy nie odbije. Nie. Już 28 lat w czerwcu, to już jak sodówka miała, to już odbiła w młodych latach, więc... Już po sodówce, teraz mówię... Teraz podchodzę do tego tak, że ja po prostu wykonuję swój obowiązek, swoją pracę wykonuję. Teraz twardo stąpam po ziemi, na pewno wcześniej, jak były lepsze momenty w mojej grze, no to gdzieś tam fruwałem, tak? A teraz właśnie skromność, bo... Co cię najbardziej zmieniło? Właśnie spotkanie na twojej drodze życiowej Dominiki, czy małżeństwo, czy Wszystko od początku, tak? No, na pewno pierwsze to żonę poznałem, Dominikę. W trudnym momencie się poznawaliśmy, ale szliśmy wszystkie przeszkody, zawsze razem przychodziliśmy. No potem żona była już w ciąży, no to zdecydowaliśmy, że trzeba coś w naszym życiu zrobić, kolejny krok do przodu, więc był ślub. No potem Maja się urodziła, no to na pewno też Maja zmieniło cię to? Dużo mnie zmieniło. Jak ci się wydaje, skąd się bierze taka sympatia kibiców do Kamila? Bo Kamila lubili w każdej sytuacji. Nawet jak gdzieś tam poszedł, się zabawił. Nawet jak coś tam poszedł, jakiś tam hazard uprawiał. To potem wszyscy go ze wszystkiego rozgrzeszali i go lubili i go do dzisiaj lubią. Skąd się ta sympatia bierze do Kamila? Nie wiem. Wszyscy to tłumaczą nad moje przyjaciółki. Wiadomo, że jak są jakieś tam kłótnie czy coś, no to mnie wspierają i zawsze jak rozmawiamy, to
Jezus, kurde, gdyby nie to, że ja go tak lubię, to bym go normalnie udusiła czy coś. Mamo, więc nie wiem. Rozmawiam, Maja, czekaj. Myślę, że to jest takie coś. No, każdy mówi, że nie wiem, co to jest, ale coś, ma coś takiego, ma tak? W sobie. Tak, tak. Nie idzie tak przetłumaczyć słowami jakoś tak logicznie, nie. Może to jesteś taki po prostu miły urwis, co? No, coś, no to wszyscy to mówili i właśnie tak jak ty mówisz, no, że akurat miły urwis. Urwis, którego wszyscy lubili, tak? Czy lubią? Tak samo było w Białymstoku, do dzisiaj jest. Mam bardzo dużo tam znajomych i nieraz im dałem po kościach, a bardzo miło wspominamy tamte czasy. I nagle co się stało, że ta drużyna składająca się prawie z tych samych ludzi, którzy byli u Fornalika, u Nawałki odpaliła? Zawsze mówiliśmy, że mamy potencjał, ale nie potrafimy tego wykorzystać i nie potrafimy się tak zjednoczyć na boisku, żeby to wszystko chodziło. No, trener Nawałka to poskładał i ta maszyna cały czas pracuje. Czy ty, jak jesteś na boisku i widzisz Roberta, to czujesz się pewniej, że masz takiego grajcara w drużynie i jest do kogo grać i wiadomo, co on zrobi? Tak, no dla takich skrzydłowy jak ja to jest bezcenne mieć takiego napastnika, który potrafi zastawić się, przytrzymać piłkę, zminąć zawodnika, dograć, czy tam koledzy wypracować sytuację, czy poczekać nawet, jak my gdzieś w obrońcy, czyli pomocnicy wchodzimy do akcji ofensywnej, to on tą piłkę przytrzyma, rozrzuci na boki, no i sam jest super strzelcem i gdzie ta piłka mu tam nie spadnie, no to strzela piękne bramki, no na pewno. Jak się żyje z takim pozytywnym wariatem jak Kamil? Dobrze się żyje, fajnie się żyje. No wiadomo, że są momenty, gdzie jest trochę trudniej. Czasami jest wymagający, wiadomo. Ale jest okej. Jesteśmy w tej chwili, myślę, taką szczęśliwą rodziną i dobrze nam się żyje. Spokojnie. Od pewnego momentu w twoim życiu bardzo wiele czasu zajmuje piłka, bo nawet oświadczyny odbyły się w Turcji na zgrupowaniu Jagiellonii. Gdzieś tam na jakimś mostku dostałaś pierścionek. Przy całej drużynie, przy trenerach, przy wszystkich. To inne takie, nie wiem, czy to jest to, być może jest to romantyczne, ale zupełnie inaczej niż pewnie twoje, nie wiem, koleżanki ze szkoły. Znaczy, jeżeli chodzi o takie właśnie niespodzianki i takie sytuacje ważne w życiu, to akurat Kamil tutaj jest dobry w tym, bo i właśnie te zaręczyny, gdzie i ja się nigdy nie spodziewam. Akurat wtedy, kiedy on mi coś planuje, to się nigdy nie spodziewam. Zawsze mnie zaskoczy. Tak jak z tymi zaręczynami, to pamiętam, że przecież Tomek Frankowski wtedy do mnie przyszedł, mówi: chodź tu, bo trener chce z tobą porozmawiać. Ja mówię: Jezu, co znowu się stało? Boże, znowu trener mnie wzywa, to coś na pewno niedobrze. I też nic się nie spodziewałam i wyskoczył po prostu tam cała drużyna w ogóle. Mega szok. I tak samo na moją rodzinę mi zrobił niespodziankę, gdzie zaprosił chyba 50 naszych znajomych. To było po porodzie krótko Mai, więc ja też się nie spodziewałam, że w ogóle coś będzie. Więc jeżeli akurat chodzi o takie niespodzianki, to, no to jest, musi być romantyczny. Chociaż ogólnie bym powiedziała, że nie jest, ale właśnie przez takie rzeczy gdzieś tam coś w głębi musi być serca, że jest romantyczny. Widzę, że w wywiadach ciągle dziennikarze ci nie dają spokoju z tematem hazardu. Ciągle wracają, ty już mówiłeś kilka razy, że już nie chcę o tym gadać, bo to są stare historie. A te tematy cały czas wracają. Czy ty, jak patrzysz na swoją przeszłość, to siebie sam poznajesz, że mówisz: Jezu, co ja robiłem za kłopoty, jakim ja byłem innym człowiekiem? Człowiek cały czas, tak jak powiedziałem, gdzieś cały czas musi nad sobą pracować i pilnować się, tak? To nie jest tak, że to wszystko tylko przeszłość i ten. To na każdym kroku trzeba nad sobą pilnować, bo człowiek jest jak taka tykająca bomba, ale właśnie po to mam rodzinę najbliższą, żeby mnie krótko trzymali, jak gdzieś tam widzą, że jakieś jest zagrożenie, ale mówię, no, jesteśmy szczęśliwą rodziną i tak jak powiedziałem, no, życie jest za piękne, żeby je marnować na głupoty. Ja sam powiedziałem, no, ile można tracić pieniędzy, ile można tego wszystkiego, przecież za to można, nie wiem, no,
różne rzeczy kupić, dobrze zainwestować, żyć. Dobrze żyć i się nie martwić. A tak to człowiek idzie w rodzinę, straci pieniądze, później dwie rodziny w jeden punkt patrzy, bo nie wie co się, nie wie, co się dzieje. No, po co takie te historie, to naprawdę. Kto ci najbardziej pomógł? Dominika, nie wiem, Tomek Frankowski się domał w zawiegu, bo biegł. Wszyscy, tak, na pewno żona najbardziej. Każda osoba w moim życiu, czy Czarek Kulesza, czy Tomek Frankowski, Mariusz Piekarski, każdy pomagał mi. Rodzina, rodzice. No tacy najbliżsi, tak? Którzy gdzieś byli zawsze koło mnie właśnie w tych momentach i sportowych, i pozaboiskowych. Czarek Kulesza złapał cię za ucho, ale z tego co wiemy, to tam trochę było mocniej, jak to Czarek Kulesza mówi, dostałeś po schabach, a podobno ten nerwowiec, który był świadkiem tej lekcji wychowawczej, mówił: Czarek, tylko nie po nogach, nie po nogach. Nie. Takie było manto. Nie, to nie było takie manto, to nie wiesz, za... No prezes to co mówi, to dotrzymuje słowa po prostu. Powiedział mi przez podpisanie kontraktu, że jak gdzieś tam mnie złapie to zostanę tam potyzwany w schabach. No i tak było, ale dwa dni pomogło potem, trochę, co? No, to otrząsło na pewno, tak? No dobra, mi chodzi o to tylko, jaki ty zrobiłeś, jak dojrzałeś do tego wszystkiego, bo jak czytam tę historię o tym, że przychodził Michał Probierz do domu, budził cię, a nie mógł cię dobudzić, mówi: wstawaj Grosik, Aston Villa po ciebie przyjechała, a ty tam myślałeś, że ci się to śni, kładłeś się na drugi bok, wiesz, to niesamowite historie. To są niesamowite historie, bo ale to właśnie... To byłeś cały ty. Tak, i a dzisiaj dojrzałeś, masz rodzinę, dom, dobrze żyjesz, dobrze grasz w piłkę, nareszcie spełniasz oczekiwania też kibiców w reprezentacji. No nie wiem czemu, no gdzieś ta metamorfoza, jak to się mówi, gdzieś przyszła w pewnym momencie i to wszystko się odwróciło, tak? Ale to jak mówię, no cały czas trzeba na sobą pracować. Bo ja może powiedzieć o sobie, że jestem tykającą bombą, ale która już, jak coś zrobi, to dwa razy przemyśli, tak?